Proszę Państwa, halo, to jest podcast. Witamy w bliskich spotkaniach szóstego stopnia. Podcaście o kulturze, ale głównie o zapomnianych, niezależnych i kultowych filmach. I o Kevinie Baconie. Proszę nas nie pozywać, panie Kevinie, my tu tylko sprawdzamy teorię sześciu stopni. Prowadzące: Justyna, Paulina oraz Gosia. Obdarzone wybitnym poczuciem humoru, studentki kultury współczesnej, pasjonatki popkultury i fanki Harry'ego Pottera. A resztę dowiecie się z podcastu. Zaczynamy. Mów, Paulina, przywitaj się. Dzień dobry. Witamy w dalszej części odcinka o Harry'm Potterze. Ostatnio zakończyłyśmy na pytaniu. Na jakim pytaniu? Ranking profesorów i tak dalej, więc teraz następne. Powiedz mi, Justynko, kogo byś ożywiła? Albo Tonks, albo Remusa, albo Lily, albo Jamesa. Remusa. Chciałabym, żeby któraś sierota miała chociaż jednego rodzica. No to Tonks, ale... Remus. Ale dobrze, szanuję twój wybór. Ja bym ożywiła albo Freda, albo Hedwigę. Hedwiga to w ogóle mi rozdarła serce, a Fred to w ogóle je podeptał już do końca, także... Momenty z książki, na których płakałaś. So many. tak, no to będzie śmierć Syriusza na pewno, ale bardziej niż śmierć Syriusza, to co się stało po śmierci Syriusza. Czyli rozmowa z Dumbledorem, rozmowa z prawie bezgłowym Nickiem, rozmowa z Luną i w ogóle Harry w żałobie. Płakałam rzewnymi łzami. W ogóle cała końcówka siódmej części. Ktoś powie, zaraz się popłaczę, jak o tym zakazany myślę. Las i to wszystko. I śmierć z Gretka. I zastanawiałam się, jeszcze coś miałam. I zapomniałam. A, opis śmierci Lily i Jamesa. O Jezu, weź, ale to był hardcore. Jakby, kto na to pozwoli? Ja mam dużo do powiedzenia na ten temat, jak będziemy mówić o Cursed Child jeszcze. Dobrze, więc u mnie to... Harry po śmierci Cedrica i zwłaszcza jak jest taki moment, jak on leży w tym szpitalu i o pani nie, Weasley go przytula! O nie! I... Jezu, ja po prostu, że on mówi, że nigdy nie czuł się tulony, jak przez matkę, a Hermiona wtedy ruins the moment i przytrzaskuje tą Ritę Skeeter tam. Ale Boże, ja bym, że nie płakałam na tym strasznie. I po śmierci Syriusza, jak właśnie gada z Nickiem i Luną, to jest po prostu dla mnie jakieś takie najgorsze. I też po śmierci tam... Siedzi sam tym jeziorem. Jezu, weź... Jeszcze po śmierci Dumbledora w ogóle, jak... w sensie, jak Harry jest po prostu taki, jak jest ten pogrzeb i Harry ma takie poczucie no. I zrywa wtedy z tą Ginny. Może tak nie płakałam dosłownie, ale to były takie łzy wewnętrzne. Jest takie właśnie, że on staje sam trochę, tak czuje się bardzo porzucony. Chociaż potem Ron i Hermiona tak mu się deklarują. No i ostatnia rzecz to jeszcze, że jak, znaczy w ogóle ten zakazany las i jak on, ten kamień i po prostu jak w ogóle, że to otwieram się na sam koniec i otwieram się ten znicz. Ale jeszcze w ogóle jak Tonks i Lupin trzymają się za ręce. Także no. To teraz, żeby było weselej, najśmieszniejsze momenty z książki. Ale jest dużo śmieszne, to jest zabawna książka. No. No. Co masz? Nie, no ty powiedz pierwsza, bo coś tutaj widzę myśli w twoich oczach. Runy łazy. Zapomniałam o po prostu ten Harry, który... A jeszcze Ron, który nie umie swojego imienia napisać. Nie, bo tam on miał to pióro. No ale że on nawet tego nie poprawił. Ale w ogóle cała rozmowa ze Snape'em. Znaczy w ogóle Harry i Snape to są po prostu tak śmieszne momenty. No. Jeszcze z tym właśnie nie musi pan do mnie mówić, panie profesorze. Dowcip mu się wyostrzył tam mocno. Ale nie, i ten naprawdę ten Harry, który tłumaczy Snape'owi, że to jest takiego nickname. Nie mogę.
Nie mogę. Nie, to jest Hitchor. Poczekaj, co tu jeszcze? Też mam No Need to Call Me Sir Professor i mam jeszcze Akio Musk. To jeszcze mam, jak bliźniacy uciekają i ja po prostu, ale myślę, tak no, kocham cały no, ten no. Moment. Jeszcze... I ten Irytek, który salutuje. To Jezu, tak. Jeszcze w ogóle jak... nie pamiętam, w której części to było, chyba w czwartej, jak oni musieli na podstawie tam ruchu planet spisywać jakby swoje wróżby, swojej przyszłości, i Ron i Harry wtedy wymyślali jakieś no. takie w ogóle... I one tak eskalowały coraz bardziej. I pamiętam, że na tym strasznie się miałam. Jeszcze moment, którego ostatnio też słuchałam przed spaniem, to było to, jak tam oni musieli prowadzić dziennik snów i Harry tam... I oni tam nie pamiętali swoich snów i Ron miał takie, że no wymyśl coś, a Harry, no nie wiem, że utopiłem Snape'a w kociołku. Po prostu wizualne. To wspaniałe jest. I jeszcze... To, co bardzo mnie rozśmieszyło, to w ogóle jak... ja mam dużo śmiesznych momentów, jak Hermiona i Harry i Ron stali w kolejce po wodę na finale Quidditcha i Archie wtedy był bez spodni, bo lubi, jak mu przewiewa intymne zakątki. I to w dzieciństwie był mój ulubiony fragment. I jeszcze wszystko, co Lockhart mówi, to ja po prostu... Iconic. Ale wiesz co, teraz przypomniało mi się, że gdzieś widziałam w internecie, że strasznie to jest smutne, że jakby, że Huncfoci nigdy się nie dowiedzieli, jaką ksywkę sobie Snape nadał. Że ten książę pół krwi. O Jezu. To byłby hit po prostu. Tak. Jezu, tak. I jeszcze w ogóle jak Magalion disuje Trelawney, to też są dobre rzeczy. I w ogóle rzeczy. Umbridge. Tak, tak, Umbridge to zwłaszcza. A ostatnią... A, jak Luna komentowała mecz. Tak, tam. No. Dobre rzeczy. No, dziękuję. I znowu jakoś tak fluktuuje u nas, bo znowu teraz jest śmieć, która wstrząsnęła, to był najmocniej. Freda i to tak. Znaczy, no chyba znowu Freda i Hedwigi, po prostu te dwie śmierci. Chociaż Dumbledore to było takie unexpected, że nie spodziewałam się, żeby go zabili. Aha, no to widzisz, no ja też z innej perspektywy do tego nie jakby podchodzę, bo widziałam, co się wszystko ale stanie. Ale Hedwiga, i tak dalej. Co ona komuś zrobiła? No wiem. I muszę powiedzieć, że jakoś tak nie odczuwałam nadmiernego smutku, że tak powiem, po śmierci Dumbledora, dlatego, że miałam takie mocne wrażenie, że no on odszedł na swoich zasadach i że to wszystko było część jakiegoś planu i tak dalej. A poza tym to już i że było też trochę... wiedział, że to się stanie. Tak, i to i... było trochę jakby, że już jakby od początku książki z tą gnijącą ręką i w ogóle to już tak było wiadomo, tak, że... Tak, ale też... To jest taka postać, która mimo tego, że nie żyje, to nadal jest obecna w tej historii. Mm-hmm. I nawet nie mówię tutaj o portrecie i tak dalej, ale że gdzieś jego jakby duch i w ogóle obecność jest taka wyczuwalna nadal. I ja tutaj napisałam sobie dwie Cedrica. W ogóle przy Cedricu to jak on mówi, że zabij niepotrzebnego, to jest chyba takie straszne. Najbardziej, że po prostu jakby wyrzucić takiego śmiecia, no. Ale w ogóle to jest taki motyw i mam wrażenie powód, dla którego to jest tak bardzo wstrząsające, to co się dzieje w ogóle w czwartej książce, że jest jakaś taka bariera związana z ciałem i w ogóle tego, że na przykład Barty Crouch Jr., że... O Jezu. To, co on robi ze szczątkami swojego Jezu, ojca, że zmienia je w kości. Albo potem, że tego Moody'ego nie mogą znaleźć i tak. Harry grzebie to oko. Tak, i też to, że do... Cedric chciał, żeby zabrał jego. Tak, ale też to, że Voldemort powstaje jakby też przy użyciu jakby w ogóle krwi i kości tam. Weź, bo mam ciary. Tak, i mam kości wrażenie... swojego ojca. Tak, i mam wrażenie, że właśnie... Przez to, że oni przełamują takie bariery, bardzo takie, rozumiesz jakby o co mi chodzi, że takie pierwotne, że to ciało to nam się kojarzy z takim totalny szacunek do ciała i w ogóle, i oni tak w ogóle to wykorzystują i to jest bardzo takie,
Więc tutaj totalnie to też wybrzmiewa w tym zabij niepotrzebnego, nie? Takie. No i druga, no to totalnie śmierć Syriusza. No bo. Znaczy. No. Jakby dlatego, że. To jest taka strasznie głupia śmierć. W sensie. Ona jest bez sensu. Bo totalnie. On nawet nie został trafiony zaklęciem. Nie. Tylko się potknął. No. I to, ile czynników się jakby przyczyniło do tego, że się tak zdarzyło, jak się zdarzyło. I mam wrażenie, że udało się tutaj Rowling w ogóle uchwycić takie, no, że czasami śmierci są głupie i niepotrzebne, szczególnie na wojnie. No, tak. Chociaż też tam na przykład kolejna śmierć, która mi się przypomniała, to że na przykład Lavender to się mną wstrząsnęło, bo to było tylko takie, że Harry widzi tylko jej ciało. I też Lavender jest taką postacią, że ty w sumie nie myślisz, że ona umrze, no bo jest taka trzecioplanowa czy drugoplanowa. Trochę się z niej śmiejemy przez cały czas, jak ją widzimy. I po prostu, że ona tam jest rozszarpana przez Greybacka, to jest... No. Czy nie jest dla ciebie mega smutne to, że ani Regulus, ani Syrus nie zostali pochowani? Jezu, faktycznie. Pokusiam. Przejdźmy dalej. Ulubiony członek Zakonu Feniksa. No muszę powiedzieć, że Snape. No poczwórny agent, najbardziej się napracował. To prawda. Aczkolwiek ja wzięłam Moody'ego, bo on był trochę takim logistycznym mózgiem tej operacji. No, po prostu to, jak on pokazał Harrymu to zdjęcie, no to bardzo na pewno wszystkich podniosło na duchu, że właściwie wszyscy tam nie żyją. No bo on nie umiał tak dobrze ubrać tego w słowa. Chociaż to jest śmieszne z Moody'm w jego postaci to, że mimo, że jakby my poznajemy prawdziwego Moody'ego dopiero w Zakonie Feniksa, to i tak cały czas jakby ten... Myślimy o Moody'm tak, z przeszłości no. Jako o Moody'm i to jest ciekawe. Ulubiony nauczyciel obrony przed czarną magią. No Remus, ale no competition not that strong. Znaczy ja myślę, że on jest najlepszym, ale moim ulubionym jest Lockhart. An Icon. Uczy no. O swoich książkach i test jest wszyscy, jego ulubionego koloru. Wszyscy znamy takich nauczycieli. Dokładnie. Najbardziej niedoceniona postać. Regulus Black. Tak, ja też to mam i mam jeszcze Artura Wesleya, bo mam wrażenie, że on jest naprawdę... Oprócz tego, że nic nie wie o Mugole, ale jest ekspertem od Mugoli. No. Ale tak, Regulus zdecydowanie. Ulubione cytaty. Nie jestem gotowa na to. Ale ja jestem. Dawaj. Jeśli w trakcie się popłaczę, to po prostu twoja wina wszystko. Uwaga. Czytam początek cytatów. Jak Snape mówi do Harry'ego, żeby spojrzał na niego, jak umiera. I wiesz, jak potem się dowiadujesz w opowieści księcia, to po prostu, że takie spójrz na. I tutaj jest, że zielone oczy odnalazły czarne oczy, ale po chwili coś w tych czarnych oczach zanikło, stały się nieruchome, puste i martwe. Ręka trzymająca szatę Harry'ego opadła z głuchym stukiem na podłogę i Snape już więcej się nie poruszył. Czy to będzie w bardzo złym tonie, jak zacznę rzucić oczy zielone z ręka martwe? Tak! Czy mam dalej, czy tak na przemian się ten? To możemy na przemian. No. Przepraszam, Paulina. No. Ale wiesz, że tutaj momenty ze Snape'em, no nie. A ja się nie przygotowałam, chyba wiesz. To ja mogę na razie. Bo ja mam tylko po angielsku, nie mam ale po polsku. Ale to może być po angielsku. Bo ja będę pewnie i tak miała niektóre odpowiedniki twoje. To mów ty. Dobra, ja tutaj mam, jak jest list Blacka do Voldemorta, który zostawił w tym, do Czarnego Pana. Wiem, że zanim to odczytasz, będę już dawno martwy, ale chcę, byś wiedział, że to ja odkryłem twoją tajemnicę. To ja wykradłem twojego prawdziwego Horcruxa i postanowiłem go zniszczyć. Zmierzę się ze śmiercią w nadziei, że kiedy trafisz na godnego siebie przeciwnika, będziesz znów śmiertelny R.A.B. In your face! Tak, ale też w ogóle kontekst całej jakby tej historii, w sensie jego, jakby dodaje temu liścikowi. Ale ja nie mogę w ogóle z tego, że Syrus nigdy nie dowiedział, że on zmienił stronę, że w ogóle nikt się nie dowiedział niczego o Regulusie i że w ogóle on tam jest pewnie jako ten Inferius nadal w tym. O Jezu, weź, zapomniałam o tym Inferiusie, to jest straszne. Ale dobra, idąc dalej. To jest w ogóle w pierwszym rozdziale,
jak Dumbledore stoi z McGonagall i wielkie szczęście, że jest ciemno. Nie zarumieniłam się tak od czasu, kiedy pani Pomfrey powiedziała, że podobają jej się moje nauszniki. I to jest jak tam McGonagall mówi mu, że on by się nigdy nie posunął do takich rzeczy jak Voldemort i tak dalej, że jest zbyt szlachetny i ten, a on się zarumieni. Taki cute. Dalej mam nasz ulubiony cytat, który po prostu jest tak wow, no. Jeśli chcesz poznać człowieka, patrz jak traktuje podwładnych, a nie równych sobie, Syriusz. Dobre były intencje tego, no. Tylko ma potem rację. Coś nie wyszło. Znaczy on ma rację, no. Tak. Bo to jest jak w tej piosence, wiesz, Genesis, no. Jesus i no. Nie rób tak, jak on mówi. Tak. Rób tak, jak on mówi, ale nie rób tak, jak on robi. Tak na odwrót. Dalej. W Zakonie Feniksa. O Jezu, ale w ogóle fakt, że Dumbledore to trochę mówi haremu i mam takie, że Dumbledore po prostu się zamknij, ale to jest dobry cytat. Nie musisz się wstydzić tego, co teraz czujesz. Przeciwnie, to, że odczuwasz taki ból, jest twoją największą siłą. I ja po prostu, jak pamiętam ten cały moment, jak on po prostu, że tam się miota po tym gabinecie i mu rozwala te instrumenty. Ale jak Harry tam mówi, że właśnie, że nie chce być człowiekiem, Jezu. Skoro to jest takie ludzkie. Wstrząsające. O, tutaj jeszcze jeden z pierwszego rozdziału. Blizny mogą się przydać, sam mam jedną nad lewym kolanem, jest doskonałym planem londyńskiego metra. Słuchaj, trzeba obczaić tam Dumbledora. Ale ty wybrałeś takie śmieszne cytaty. No niektóre śmieszne. Ja mam wszystkie takie, no... Takie no bo śmieszne też są ikonek. Dobra. Dalej. Niczego nie daje pogrążenie się w marzeniach i zapominanie o życiu. Tak, to jest klasyk. Klasyk. No. Martwe ciało to tylko martwe ciało, nie ma co się go lękać, podobnie jak ciemność. Lord Voldemort, który w głębi serca boi się i martwych ciał i ciemności, na pewno się ze mną nie zgodzi, ale tym samym po raz kolejny okazuje brak mądrości. Kiedy patrzymy na śmierć albo na ciemność, lękamy się tylko nieznanego, niczego więcej. To też jest mądre, no. Też sobie podkreśliłam to. Potem śmierć będzie ostatnim wrogiem, który zostanie zniszczony. Iconic. W ogóle tak a propos tego momentu, to właśnie w Binge Mode oni zauważyli to, że jest coś takiego strasznie, że jakby wszyscy niby mają świadomość tego, że Lily i James umarli, jak mieli 21 lat, ale jak widzisz to na tej stronie i widzisz te daty i tak, tak. Zapisane, że 21, to dopiero ci tak uderza, jak bardzo to jest młody znaczy, wiek. Bo my tak normalnie postrzegamy ich przez pryzmat tego, że byli rodzicami Harry'ego. Im Harry robi się starszy, tym bardziej o nich myślimy, że no, oni byli starsi i tak dalej, ale no właśnie nie dość, że się widzi te daty, to jeszcze po prostu samo takie poczucie, że on jak ma te 17 lat w tej książce, to jakby byli tylko 4 lata od niego starsi, a poza tym, o jeszcze najsmutniejszy moment z książki to w ogóle on na cmentarzu rodziców. Ojejku, no płakusiałam na tym. No, ale tak, ale i na przykład jak potem jest to 19 lat później, to znowu, że oni jakby nie dożyli tego. I w ogóle wszyscy z tego pokolenia, jakieś takie stracone pokolenie, wszyscy umarli. Anyway, dalej w Zakonie Feniksa nadchodzi czas, kiedy będzie trzeba wybrać między tym, co dobre, a tym, co łatwe. To Dumbledore do Harry'ego. O, tutaj cytat Severuska, mojego ukochanego. Więc ukryj ich gdzieś, ukryj ją, ich wszystkich, w jakimś bezpiecznym miejscu, błagam. A co mi dasz w zamian, Severus? I w ogóle to, co mi dasz w zamian, to jest takie... Dumbledore, you high? W zamian Snape wytrzeszczył oczy na Dumbledora, a Harry spodziewał się, że zaprotestuje, ale po długiej chwili powiedział wszystko. Ale to jak jeszcze Snape pytał swoją duszę? O Jezu, nie mam tego, ale tak. Jezu, tak. A co z moją duszą, Dumbledore? Później, dobra, jest jeszcze wielkość wzbudza zawiść, zawiść rodzi złość, złość sprzyja kłamstwom. Mądra sentencja. Dalej. Ależ oczywiście to dzieje się w twojej głowie, Harry. Tylko skąd u licha wniosek, że wobec tego nie dzieje się naprawdę?
O tej, nie wiem kogo dysował Malfoy, ale... Patronus Potter? Wiesz co, gdybyś jeszcze trochę wolniej myślał, to zacząłbyś się cofać. To jest dobre. Było tyle momentów w moim życiu, kiedy miałam ochotę to komuś powiedzieć. Tak. No need to call me sir, professor. To też iconic. Jeszcze w kamieniu filozoficznym, w ogóle przed tym lustrem to też był tough moment. Ale jeśli ktoś kocha nas aż tak bardzo, to nawet jak odejdzie na zawsze, jego miłość będzie nas zawsze chronić. O, i to, o Boże, to mój ukochany moment po tym, jak jest troll w lokach. To są takie wydarzenia, które przeżyte wspólnie muszą się zakończyć przyjaźnią. I tam jest chyba dalej coś, że tam zabicie 3-metrowego trolla na pewno zalicza się do jednego z tych wydarzeń, więc to prawda. Dis Hermiony na Rona. To, że twoja wrażliwość uczuciowa mieści się w łyżeczce od herbaty, nie świadczy o tym, że wszyscy są tak upośledzeni. Potem w Czarze Ognia. O, to jest w ogóle coś, co I live by. Jak tam Harry, jak Sirius tam mówi, że ale czy musimy teraz rozmawiać o tym, co się zdarzyło na cmentarzu i tak dalej. I Dumbledore mówi, zagłuszenie bólu na jakiś czas sprawia, że powraca z zdwojoną siłą. Ja chciałam porozmawiać o tym, jak Sirius w Czarze Ognia jadł szczury. I to był statement, pamiętaj. Tak. Słuchaj, ale jeszcze nie skończyłam. Już ostatni cytat. Nie, no dobrze, dobrze. Nie, to się świetnie bawię. Nie żałuj umarłych, Harry, żałuj żywych, a przede wszystkim tych, którzy żyją bez miłości. Ale tak, co z moją duszą, Dumbledore, to jest w ogóle... Zapomniałam o tym, a to jest chyba mój fave. No, a dobra, teraz moja kolej. No ja się wstydzę czytać po angielsku cytaty teraz. Nie wstydź się. Ale wybrałam na pewno Until the Very End z Jamesa. No właśnie, nie płacz Paulina, nie płacz. A jeszcze w ogóle jak Narcyza pyta Harry'ego, czy Draco żyje, to jest tak. Dla mnie jakiś tak silny moment. Jezu. O Boże, i to jak w Insygniach Śmierci Ron wraca do Harry'ego i Hermiony. Jezu, że zawsze, tak. Że wiedział, że zawsze będziesz chciał wrócić. Tak, to... Słucham? Bo to takie twoje... takie słodkie. I'm not worried, Harry, said Dumbledore, his voice a little stronger despite the freezing water. I am with you. Nie! Dlaczego? I ty, ja po prostu wczoraj siedziałam, czytałam te cytaty i płakałam. It's your fault. I to zdanie, które mam u siebie w pokoju wypisane. It was important, Dumbledore said. To fight and fight again, and keep fighting, for only then could evil be kept at bay, though never quite eradicated. Uważam, że to jest bardzo... Tak jakoś... Chociaż to jest takie smutne, że jakby ta walka nigdy się nie kończy i Harry, który jest już pod koniec taki... W ogóle jak wychodzi z tej opowieści z księcia, to że taki, ma takie poczucie, że już jest po prostu zmęczony. Mm. The trouble is the other side can do magic too, Prime Minister. O, to mówię bardzo. Ale nikt się tak nie wywaszają ci premierzy magiczni nad tym polskim. No to jeszcze cytat Syriusza o tym, że świat nie dzieli się na dobrych ludzi i śmierciożerców. O tym, że Voldemort sam stworzył sobie swojego najgorszego wroga, tak jak jakby tyranii na całym świecie, wszędzie jakby. O, strasznie lubię ten cytat Hagrida, który mówi, że what's coming will come and we'll meet tak. It when it does. Bo to jest takie, ja żyję według tego właśnie. Co ma się stać, to sobie poradzimy. A poor way to repay them, gambling their sacrifice for a bag of magic tricks. To jest po prostu kolejny z liście mojej, dlaczego Remus Lupin jest straszny. Już zamówi 13-letniemu dziecku coś takiego. Ale jeszcze po polsku to tak brzmi, że przehandlowałeś. No, jak moja mama, która myśli, że przehandluje ładowarkę na Allegro. No.
The consequences of our actions are always so complicated, so diverse, that predicting the future is a very difficult business indeed. I to już jest chyba koniec moich cytatów. I ogólnie wszystko, co się działo w więźniu Azkabanu, w wrzeszczącej chacie. Te wszystkie w ogóle dramatyczne kwestie, które wypowiada Syriusz, tak. Który zamiast powiedzieć Harry, nie czekaj, to mówi, tak, zabiłem twoich rodziców. Nie, to jest drama queen, jak nie wiem. Ale jednak J.K. Rowling, ona ma taką umiejętność, żeby pisać takie bardzo podniosłe rzeczy w taki zwykły sposób. Tak, że nie czujesz, tak, że rzucać to gdzieś. Nie czujesz, że czytasz coś patetycznego, tylko po prostu potem nagle tak patrzysz, co przeczytałeś i masz takie, o mój Boże, to jest takie głębokie. No i też do jakby znajdowania takich humorystycznych momentów. Totalnie. Dobra, ulubione rozdziały i ja mam po kilka z każdej opowieść książki. Opowieść księcia, opowieść stworka, z zakazanym lasem, wszystko, końcówka zakonu Feniksa, Departament Tajemnic, to... No, nie wiem, co przyjmuję. To w jaskini jeszcze. O, tak, chociaż to jest mroczne. W ogóle ja tak na przykład, mimo że doceniam te właśnie mroczne rozdziały, tak samo jak na przykład jak jest ten cmentarz w Czarze Ognia, to ja na przykład nie lubię do nich wracać, bo autentycznie się tak czuję, tak niepokojąco. Mm. Czy mogę przeczytać po kilka rozdziałów? Proszę no bardzo. Więc tak, z kamienia filozoficznego, kocham noc duchów i jak ten troll jest i tak dalej. A w której części oni byli na tym przyjęciu? To w drugiej. O. Też jest dobre, też. No. Ten biedny Nicholas Flamel, którego tam nie chcą w klubie. I jeszcze z pierwszej części mam, że to zwierciadło Ayn Angarb. Jest taki dobry rozdział. No. Potem w drugiej części kocham, jak on w noże jest i tam całe to życie takie, mówi się po polsku hektyczne? Hektyk? No, nieważne. Nieważne. Później bardzo sekretny dziennik, jak jest katfiszowany przez Toma Riddla. Dziedzic Slytherina. Więc tak, to są moje z Komnat Tajemnic. Potem w więźniu Azkabanu. Dziurawy kocioł. Błyskawica i właśnie lunatyk, glizdogon, łapa i rogacz, czyli jak są w tej wrzeszczącej chacie. Czwarta część to szaleństwo pana Croucha, bardzo lubię, bo chociaż to jest scary, jak on tam stoi i po prostu gada takie dziwne rzeczy. Potem jeszcze lubię strasznie bal i finał mistrzów Quidditcha. Ja w ogóle jestem fanką Quidditcha, odkryłam to wczoraj. Nie, jeszcze... nie, to jest nudne i nie ma sensu. Cicho tam. I jeszcze drogi się rozchodzą na koniec, właśnie po tym, jak on wraca. Potem w zakonie Feniksa bardzo lubię oczami węża, szpital świętego Munga, za zasłoną. Tak, ale w ogóle ten szpital to też jakby, ja bym mogła obejrzeć taki a la Grey's Anatomy w szpitalu świętego Munga. Potem w szóstej części strasznie lubię ten pierwszy rozdział, ten inny minister, gdzie to w ogóle tak, jest o ministrze Mugoli. Uwielbiam i kocham biały grobowiec, ale też to w tej jaskini jest dobre. I w siódmej części to znowu w zakazanym lesie. Opowieść księcia, luka w planie, czyli to jest ten ostatni, jak on tam zabija tego, i opowieść stworka. I nie wiem, jakbym miała wybrać ulubione, to albo opowieść księcia, albo stworka. Ale nie umiem między tymi dwoma, więc... Dobra, już skończyłam. No, ulubione spoko. Momenty. Harry rzuca krucjatusa na Karola. Tak, to było satysfakcjonujące. Have a biscuit, Potter. O Jezu, tak! Jezu, tak! To weź sobie ciasteczko! Czy to już? Tak. To ja mam także wszystkie zajęcia z Trelawney, zawsze mnie bardzo śmieszyły, więc je bardzo lubię.
Tutaj mam, że McGonagall versus ktoś, bo jak McGonagall kogla kogoś ten, to... Bo ona nawet tych właśnie Karołów no, tak no disowała. Tak, to prawda. Potem, ojejku, kocham ten moment, jak jest upubliczniony ten wywiad Rity Skeeter z Harrym i jakby ci nauczyciele Harry'ego jakby znajdują takie... ciche momenty, żeby mu pogratulować, że tam Flitwick daje mu jakieś tam cukrowe myszy do jedzenia, a ta Sprout daje mu tam chyba 20 punktów za podanie konewki. Więc to bardzo lubię. Departament Tajemnic to w ogóle uwielbiam. W ogóle to jest ciekawe miejsce. Tak, tak myślę w konstrukcji tak. Jakby tego, że... A to jeszcze zaraz do tego przejdziemy, bo ja będę ponownie mówić o tym, ale to jeszcze nie dobra. Teraz. Mam jeszcze godzinę. Dobra, poczekaj szybciutko. Bardzo lubię świąteczne te różne rozdziały na przestrzeni tych książek w Norze. Wesele lubię i no, w sumie tak lubię takie momenty ogólnie. Dalej ulubione tłumaczenie nazwy. Świstoklik. A ja o tym zapomniałam. No, ale no, Świstoklik jest fajny. It's cute. No. Jaką karierę mogłabyś mieć? To ja właśnie w Departamencie Tajemnic totalnie bym chciała. To było po prostu moje marzenie, żeby tam pracować. Bo jeszcze ja to sobie wyobrażam tak, że nawet że nawet premierzy nie wiedzą, co tam się dzieje, tylko że to jest taka tajna organizacja. Strefa 51. Tak, ja po prostu muszę tam pracować. No, także. Chciałabym być niewymowną. To ja mam organizację koncertów Celestiny Warbeck. Wow, w ogóle wow. Wow. Załatwiłabym Molly autograf. Dobra odpowiedź. Jeśli byś mogła zmienić fabułę, to co by to było? Ja nadal się zastanawiam, czy Harry nie powinien umrzeć na koniec. Znaczy wiesz co, to jest ciekawa kwestia, ale ja mam wrażenie, że po prostu ta postać jest tak w ogóle, w sensie, że po prostu ludzie z nim dorastali. Ja wiem, ja bym tego nie przeżyła chyba. Że z takiej perspektywy twojej, gdzie jakby teraz to jakby czytałaś wszystko, to myślę, że to ma sens. Ale no, z perspektywy mojej to po prostu ja bym nie przeżyła. Nie wiem, czy chcę tego, czy nie, żeby tak się wydarzyło, ale zastanawiałam się nad tym. Znaczy, bo ten powrót do życia to już jest taki bardzo on the nose. No. A też ja na przykład w sumie... Znaczy, mimo że to, jak tam jak jest ten rozdział na King's Cross i tam Dumbledore wszystko mówi Harremu, to mimo że to było cool info i ogólnie fajnie było wiedzieć, to trochę mam wrażenie, że jakby... To jest trochę taka mylna idea, że po śmierci wszystkie po prostu odpowiedzi na wszystkie pytania są. I mam wrażenie, że to było taki bardzo fan serving i także chyba to bym zmieniła, mimo że to jest dobry rozdział. To szybciutko. Fantastyczne zwierzę, Testral chyba w obu przypadkach, metoda transportu miotła. Deportacja. Bardzo dobrze. Miejsce magiczne. No safer place. No, Hogwarts, ale Grimmauld Place. To ja mam zakazany... Jeżeli możemy uznać to miejsce magiczne. Ja mam zakazany las, departament tajemnic i chyba tyle. Okej. Okay. Przedmiot magiczny. Peleryna i mapa Hunswotów. To ja chyba kamień filozoficzny. No, i opinia o epilogu. A jeszcze jedno mam. A co masz? Postać, o której chciałabyś się dowiedzieć więcej. Regulus. Peter Pettigrew. A to też, to jest dobre, no. No, już wielokrotnie rozmawiałyśmy z Paulinią na ten temat. Ja uważam, że to jest słabo napisany wątek, że za mało rzeczy dowiadujemy się o Peterze. Nie ma właściwie żadnego większego powodu, dla którego on miałby zdradzić Jamesa i Lily Voldemortowi. I o wszystkich Hunswotach dowiadujemy się przynajmniej czegokolwiek, o ich rodzicach. No ten Lupin nawet dostaje swoją część na Pottermore, a o Peterze nie wiemy absolutnie nic i bardzo mi tego brakuje. Poza tym on jest bardzo niespójną postacią, bo też w sumie jakby
jak ostatnio o tym myślałam, to tam jak on służy Voldemortowi, to jest dużo momentów, kiedy on mu się sprzeciwia i to jest taka bardzo dziwna rzecz, że na przykład jak tam, że na początku czwartej części jest takie, że a może jednak nie musisz zabijać tego Harry'ego Pottera, on tak mówi Voldemortowi. Mm-hmm. I on takie ma różne, on jest dziwny, jest niespójny bardzo. I też to, że wszyscy mówią, że on jest takim słabym czarodziejem, że w ogóle w całej tej czwórki to był jakby najbardziej... Tom był najmniej utalentowany. Pomógł wrócić Voldemortowi. No, serio. I został tym animagiem. On był takim bardzo kluczem, takim narracyjnym, mam wrażenie. Tak, i ja bym chciała się absolutnie więcej o nim dowiedzieć. Zgadzam się. A ja o Regulusie bardzo bym chciała. A ja też, Opinia o epilogu. Napisam błę. A to ja tak nie. W sensie ja chyba nie mam żadnej. Ja nie potrzebuję mi. Wiedzieć. Chociaż ten Albus Severus i ta Lily i James jakby... Dlaczego Ginny nie może nazywać? I dlaczego Hermiona w ogóle, która uratowała wszystkich, nie dostała swojego... Nie dostała dziecka, które zostało po niej nazwane? Nie wiem, nie podoba mi się. Tak, to nie było potrzebne. Nie. Ale mi nie przeszkadza. I nie wiem, dlaczego Harry nie uczy obrody przed czarną magią i każda wersja świata, w której tego nie robi, mi się nie podoba. Obu ja się zawsze zastanawiam, co... Lubił to i... Ale co robić. Nauczyciele w związkach jakby, czy ich partnerzy też się zastanawiałam, mieszkają tam? Ale wydaje mi się, że może oni, nie wiem, mieszkają w Hogsmeade na przykład, blisko. O. No, to ma sens. To przechodzimy do filmów. Tak. Ulubiony film? Pięć z Azkabanu. Tak, totalnie. Mimo, że kiedyś jakby nie byłam zwolenniczką tego, że tam jest sporo takich momentów, na przykład na początku Harry tam coś czaruje w swoim pokoju i ja mam takie, zaraz by przyjechała po niego policja. Ale ogólnie to jest świetny film i w ogóle nie wiem, czy ty słyszałaś o tym, że J.K. Rowling mówiła, że jak oglądała ten film, to była mega pod wrażeniem Cuarona, bo on jakby przewidział rzeczy, których ona jeszcze nie napisała. W jakim sensie? Że na przykład ta cała przemowa Lupina o matce Harry'ego, to jest basically cała opowieść Snape'a! O matko! No i że w ogóle, że on miał takiego nosa jakby do tego, że po prostu, dlaczego on potem nie był zatrudniony, tylko ten głupi David Yates, czy jak mu tam? Najlepszy film tam. Dobra, najmniej ulubiony film. Zakon Feniksa. Same. Nie, jakby... To jest tak obszerna książka i wydarzenia, tam wydarzenia gnają tak. Na łeb, na szyję, bez żadnego kontekstu. Mogłybyśmy nagrać tak właściwie 4-godzinny podcast o tym jednym filmie. Tak. Albo w ogóle o wszystkich filmach, nie mamy na to czasu, ale... Naprawdę, jakby Więzienie Azkabanu mi się mega podoba, a Zakon Feniksa jest jednym z najkrótszych filmów, chyba drugim najkrótszym, tak mi się wydaje, ale mogę się mylić, a książka jest największa. No i niestety mam bifa o to Nice One James. Tak. A chociaż, no, dobrze się poddałaś. I ogólnie też nie lubię tego, jak potraktowany jest wątek z Umbridge, że on jest rozegrany komediowo, gdzie tam naprawdę nie ma nic śmiesznego. Tak. No fakt, że ona serio... Znaczy w ogóle, że nikt nie powiedział jakby... Znaczy okej, że Harry nie chciał mówić McGonagall i Dumbledore'owi, że Umbridge tnie mu rękę, ale dlaczego nikt inny im nie powiedział? Nie, nie lubię. W ogóle nie. I cała ta akcja... Te sceny właśnie z Filchem, jak on chce tam wejść do tego pokoju życzeń, to wszystko jest, to jest jakiś slapstick straszny, ja nie. A ta książka wcale nie jest, nie ma dużo zabawnych momentów. Nie, naprawdę nie. Dobra, ranking. Azkaban, potem Insygnia, bardzo lubię, te dwa ostatnie filmy razem, nie oddzielnie, razem. Później... Pierwsze dwa. Czara ognia, zakon i książę. Jednak książę pół krwi jest tak fatalny. To jest tak fatalny. Bo on bierze z tej książki co najgorsze, czyli te wątki takie. O matko. Ale dobra, fatalny. U mnie jest Azkaban, czara, kamień, komnata, insygnia, zakon i książę. Czyli podobnie. No. Co my tu dalej mamy? O Children, yay or nay. Czyli scena tańca
Harry'ego i Hermiony w namiocie w siódmej części. Chyba obie Obie jesteśmy jesteśmy jej. jej. Bo ja mam wrażenie, że to jest właśnie to, czego brakowało tam w książce. Bo jakby w książce Harry i Hermiona ledwo się do siebie odzywają po tym, jak Ron ich opuszcza. A właśnie brakuje tego takiego poradzenia sobie z jego odejściem. Ale właśnie mam wrażenie, że te osoby, które są na nie dla tej sceny, to są na nie tylko z tego względu, że widzą tam szipowanie Harry'ego i Hermiony. To jest najgłupsza rzecz w ogóle na którego świecie. Tam nie ma, jakby... Ale tam widać, że autentycznie ci aktorzy dobrze się bawią, jakby ze sobą tańcząc i że to jest taka Ale ja przyjaźń. Ale tak płakałam na tej scenie. No ona jest wspaniała w ogóle. Ja tak płakałam, bo ona jest tak, ale jest tak przeraźliwie smutna, jak oni próbują odnaleźć chociaż jakiś jeden taki niedramatyczny, ale ja mam wrażenie, że ona właśnie nie jest... moment. I właśnie przez to też nie jest tak totalnie smutna, bo jest właśnie też w tym taka, ja że oni odnajdują tą radość. Ale to jak oni, jak kończy się ta piosenka i oni totalnie wracają z powrotem tak, do tego do przygnębienia. Ja płaczę zawsze żywnymi łzami na tym i nie mogę słuchać tej piosenki, bo też płaczę jak jej słucham. Ale w ogóle przy Nicku Cave się płacze. A swoją drogą uważam, ja chcę że to tylko jest piękne, absolutnie. Powiedzieć o jeszcze jednej scenie, że ja na przykład w filmach kocham jak oni zrobili tą animację opowieści o trzech braciach. Tak! Kocham super po prostu. To jest. No. Także to chciałam powiedzieć. No, tak, moment z książki, którego nie było w filmach, a który chciałabyś zobaczyć. Huncwoci. Tak, zdecydowanie to zostało pominięte. I więcej Riddla z Księcia Półkrwi, bo z tych flashbacków to dostajemy tylko jeden, a to są naprawdę dobre kawałki. Ja mam, żebym chciała bardzo w tym świętym mungu. No. No. Postać, która różni się w książkach i filmach. Sirius. Ale chciałam jeszcze, czekaj, moment z książki, którego nie było w filmach. Z Gredek. Bo z Gredek no, znika po drugim tak, filmie i potem prawda. Ja się mam przejmować jego śmiercią. I też nie ma w ogóle Redemption Arc z Stworka. Tak, no. W ogóle, czy jest wyjaśniony Regulus? Tak, bo on dostaje, bo biorą ten medalion z tej, próbuję to teraz odtworzyć. Oni biorą ten medalion z tej jaskini i tam widzą to, że tam jest to RAB, tak? Zauważają to drzwi. Na te drzwi i mają takie, tak, to jest ta osoba i gadają ze Stworkiem i Stworek im mówi o Fletcherze i Fletcher tam się pojawia. Okej, okay, ale nie mówi o Regulusie chyba. Nie. To jest okay. Tylko tyle. Dobra, no. Sirius się różni. Genie, ja mam jeszcze Genie. O Jezu, ta, ale oni spi... Genie. Chcesz to wypikać teraz? Nie, no Genie to jest... Bo to była naprawdę jedna z fajniejszych postaci kobiecych w tej wiąże książce. Wiąże buty haremu. Ona tam wiąże i po prostu... Jeszcze niech mu dupę podetrze. Nie mogę, to jest dramatyczne po prostu. Słuchaj, opinia o aktorach. Ale poczekaj, no bo jeszcze nie skończyłam. Dobrze. Tak, i porozmawiajmy o tym Syriuszu jeszcze, bo... Syriusz w filmach jest bardziej dojrzały niż w książkach. A to też wynika z tego, że oni wszystkich postarzyli jako postaci, też rodziców Harry'ego i tak dalej. Ale faktycznie. A przecież Gary Oldman jak grał Syriusza, to już grubo po 40. Ale dobrze wyglądał i tak. Dobrze wyglądał. I on też... I to, ja no i Gary Oldman jakby dużo wnosi w tą postać. Bo tam widać pomiędzy nim a Danielem Radcliffe'em, że oni też się tak trzymali w ogóle. No chyba Daniel Radcliffe mówił, że tak mega w ogóle. To była chyba jego ulubiony taki partner scenowy. No. I wydaje mi się, że to się przenosi na ekran, że oni mają taką relację właśnie mentorską. Ale też jestem w stanie kupić tego starszego Gary'ego Oldmana w tej roli, no bo 12 lat z dementorami, okej, postarzał się. Ale no rzeczywiście Sirius w książkach jest taki bardzo no, Arrested Development jednak, że no. Jest bardzo taki. Tylko, że właśnie z nim jest kwestia taka, że on jeszcze w tej przed zakonem jest jeszcze taki w miarę odpowiedzialny. Ale no, ten zakon to jest jakaś porażka dla Syriusza. Opinia o aktorach?
Napisałam sobie tutaj Jason Isaacs i potrzebuję o tym porozmawiać, bo Lucius Malfoy jest wspaniały. Znaczy w ogóle przystojny. Casting, zwłaszcza tych starszych aktorów, jest w ogóle genialny. Casting to jest w ogóle super jest w tych filmach. Chociaż naprawdę. Na przykład mi się w tych ostatnich, nie, na przykład mi w ogóle Scream Girl nie pasował. Ja lubię bardzo, jest jakąś Bill Nye? Tak, Billa Nye'ego, ale on mi nie pasował w ogóle. I mam wrażenie, że w tych ostatnich częściach tak średnio, ale poza tym to po prostu no... A może Zenefield jest Lovegood? Ale w ogóle po prostu ikoniczny Lockhart, Kenneth Branagh. O, najlepszy. Emma, Jezu. Thompson jako Trelawney. W ogóle McGonagall. Nie no, super. Po prostu zajebiste. I twój ulubiony aktor, Brendan Gleeson. No. I drugi Gleeson. Tak, jest drugi Gleeson. Przecież ja naprawdę nie mogę jak przeżyć tego, jak oglądałam tą siódmą część. I on się tam właśnie pojawił i miałam takie, kto w ogóle, to jest? Gdzie jest Charlie Wesley? Kto to jest? Ty za koleś? Ale gdzie Charlie Wesley? Także no. Tutaj jest, bo, chwila, bo tutaj to pytanie jest, który cię zdenerwował, ponieważ pominął ważną... To jest w kontekście filmu. A. No ale... Zakon Feniksa cały tak. mnie zdenerwował. Ale jeszcze wracając do aktorów, to ja uważam, że w ogóle jakimś niedocenionym aktorem bardzo w tej serii jest Rupert Grint, tak. który radzi sobie naprawdę świetnie. On robi te miny, bo Ron właśnie jest takim trochę pajacem tej grupy, znaczy pajacem takim pozytywnym, że tak on tak rozładowuje często napięcie i właśnie Rupert Grint tak starał się to zrobić. Mhm. Na przykład mam wrażenie, że Hermiona Emmy Watson jakby... Że Hermiona była często, jakby nie dało jej się tak bardzo lubić, bo ona była przemądrzała, ona była czasem jakby niedelikatna i tak dalej, a tego tak nie było za bardzo w tych filmach. Ale to może też kwestia scenariusza. Ale ogólnie i tak udało im się, no. Tak. A Daniel Radcliffe też robi super robotę, mówmy się, że jakby on... To jest dobry aktor i on... Sobie, i on... Tak, znaczy on mi się podoba teraz w innych filmach, a w Harry Potterze to mi się tak czwarta część jeszcze podobał, ale piąta, szósta i siódma, ósma to tak średnio. Nie, to ja uważam, że jest naprawdę dobry tam. Ale no, Rupert Grint i Tom Felton. O no. Tom Felton bardzo też. Szczególnie w szóstej części, w ogóle w łazience. O Jezu, tak. To jest... A to jest też w ogóle dobry moment dla Draco. W ogóle Draco w szóstej części jest mega fajny. W sensie w książce. Dlaczego? Znaczy fajny, że jakby ciekawie poprowadzony. Wiem, rozumiem. Tak, zgadzam się absolutnie. Coś chciałam jeszcze powiedzieć. A, że też właśnie gdzieś tam mi mignęło, przeczytałam kiedyś, że w ogóle tak ludzie nie doceniają tego, że trudno jest zrobić dobry casting i że akurat to im się udało, że ci aktorzy mieli też szczęście jakby niesamowite, że ci aktorzy, którzy jako dzieci dobrze jakby grali te role, że tak samo jako już do dorośli właściwie potrafili sobie z tym poradzić. To nie jest zawsze reguła, że dziecięcy aktorzy później też chcą tym się zajmować i też są dobrymi aktorami później. Ciekawe jak to będzie ze Stranger Things. No. Albo jeszcze It ma taką obsadę dziecięcą. Jezu, nie mogę się doczekać. James McAvoy. No. Chociaż wydaje mi się, że... chociaż mogę, może się mylę, ale wydaje mi się, że akurat obsada Harry'ego Pottera nie była takimi celebrytami, bo nie było jeszcze wtedy tak bardzo, mam wrażenie, znaczy, oni nacisku chyba później, na social media tak. i tak dalej. Znaczy, bo na pewno był taki ogrom, że fani po prostu byli crazy na punkcie Harry'ego Pottera, tak, ale tych mi social to... mediów nie było. Tak, że nie było takiego, że teraz na przykład ten aktor, ten, który gra Dustina, że ma tam mieć jakiś swój program, gdzie wkręcał ludzi. Że dostaną pracę. O Jezu, fatalne to jest, ale... Że oni robią bardzo dużo rzeczy, jakichś takich projektów właśnie niezwiązanych z tym i chodzi mi o to, że bardzo ten aspekt taki, że oni są takimi gwiazdami, takimi celebrytami też. A mam wrażenie, że przy Harrym Potterze oni byli oczywiście sławni, byli crazy w ogóle wszyscy na ich punkcie, ale
Ale trochę inaczej to wyglądało. Prawda. Tak mi się wydaje. No dobra, to idziemy dalej chyba. Ulubiona zmiana książka, film i taka, której nie lubisz. Ulubiona zmiana, nie mogłam na to wpaść, ale bardzo lubię ten moment, kiedy Luna dosłownie krzyczy na Harry'ego, że ma jej posłuchać i znaleźć ten diabeł. Ravenclaw jest... Dostaje Luna swój moment i ja to bardzo lubię. A ta, której nie lubię, to... No to, kurczę, też rozmawiałyśmy o tym. Ginny i to, że jest tak mało z Gretka i... No. No ja napisałam, że lubię Old Children i ja wiedziałam, że to będzie kontrowersyjne. Hot take. Good one, James. Jakby, no znaczy ja rozumiem, że to, że Sirius jakby myli w ostatnich momentach swojego życia Harry'ego z Jamesem, jakby spłyca tą relację, ale jednocześnie w takim stanie właśnie był Sirius. Nie wyrażam na to zgody. Nie w tym filmie na pewno. No, znaczy ja się nie upieram. Nie w tym filmie, w którym ta relacja no, nie jest tak rozbudowana, nie jest tak skomplikowana. To wrzucanie prawda. Czegoś takiego naprawdę mega, mega spłyca ich, tą ich relację. A ale nawet w książce to jest... działało. Okej, no trochę tak, ale to nie było sedno ich relacji. Na pewno nie. Nie lubię tego momentu. No to... Tak. Najśmieszniejszy moment z filmów to ja mam, jak Harry jest drunk na Felix Felicis. Ja po prostu uwielbiam. To ja mam kąpiel Harry'ego z Czary Ognia. Ta aktorka była jakaś strasznie stara. W ogóle jęcząca Marta jest tak hot w ogóle na tego Harry'ego. Ale ona w ogóle wygląda jak on. A widziałeś ten mem, że ktoś myślał, że jęczącą Martę gra Daniel Radcliffe? O Boże, dobre, taki dobre. No i w kucyku. Nie, ale to ja kocham, jak Harry jest po prostu taki drunk i gada z tym Slughornem i ma takie, że no... Bo ja czuję, że Daniel Radcliffe był drunk na planie i mimo, że no słabo, to jednak dobrze się bawię zawsze na tym. Momenty z filmów, na których płakałaś. Co z Gretek chyba jest taki tak. Najbardziej. No, taniec Harry'ego i Hermiony. Tak. No i też w ogóle końcówka pierwszej części, jak w ogóle Harry się tak żegna ze wszystkimi. No i ja jeszcze chyba sobie płaknęłam na opowieści księcia filmowej. Chyba jakoś tak się nie, to ja już nie tak na książce tylko. Bo tak w tym filmie nie było aż tak dużo tego. Taka ładna muzyka. Prawda. Ale w szóstej części jest dobra muzyka. Nie pamiętam. No nie, tylko te ostatnie filmy mnie tak wzruszają, bo są tak przeraźliwie smutne, że to jest naprawdę, to już tak mocno. Ja nie wiem, ja chcę, żeby po prostu słuchacze widzieli to, co ja przeżyłam, kiedy jednocześnie kończyłam Insygnia Śmierci i wtedy był też Avengers Endgame. I coś jeszcze, co? A Gra o Tron się jeszcze kończyła wtedy. Ja po prostu z każdej strony byłam atakowana zakończeniami i w ogóle to był najgorszy etap ever w tym roku. Musiałam wszystko to przeżyć. No. I jeszcze w ogóle, jak Sirius tam pada i Harry tak za nim krzyczy. O matko! I jest wyciszona muzyka i Lupin go trzyma. Tak. To jest mocne. Nie, to jest... Jest tak smutne. No, tak. Ale taki justice nie zostało zrobione w ogóle relacji Harry'ego i Siriusza. No. Chociaż przynajmniej tam Sirius mu daje to zdjęcie, a nie Moody. Jak on no mówi, że no wtedy, że oni byli tym młodym pokoleniem walczącym i że teraz to oni są tymi młodymi. I to jest takie... A potem Harry tak powtarza trochę te słowa jakby na koniec tego filmu, jak on tam mówi, że teraz czas na nas i że... I pamiętam, że my się strasznie śmieliśmy z koleżankami z takiego mema w gimnazjum, bo tam jest coś takiego, mamy coś, czego Voldemort nie ma i tam było, że przyjaźń, ale my mówiłyśmy, że nosa. Także... To była beka. Dobra, kończymy już filmy i teraz takie ogólniejsze pytania. Najpierw Cursed Child, Przeklęte Dziecko, Justynka, proszę się żalić. Skończyłam to
czytać wczoraj, czy dzisiaj o 3 w nocy. Jest to niedobre. Co sądzisz o gołębiach? Ja po prostu jestem wielką fanką momentu, jak dowiadujemy się niezwykle ważnej rzeczy, że Harry Potter boi się gołębi. Aczkolwiek tam są, jakby ja nie umiem tego tak na totalne straty spisać. Wiesz co, nawet nie chcę się o tym gadać. Po prostu nawet nie chcę się o tym gadać, autentycznie. Napiszesz esej na Facebooku o tym. Nie chcę mi się poświęcać w ogóle myśli, jakby tej mówisz. Znaczy ja nie, żeby nie było, no nie uważam, że to jest jakieś fatalne. Ale im dłużej o tym myślę, to tym gorsze mi się to wydaje. W sensie. Tak. Znaczy, bo też, bo jest taki, ja miałam takie, jakby byłam taki, po prostu miałam taką adrenalinę, jak przyszła mi z Amazona ta książka w dniu premiery. I po prostu siadam do czytania i wiesz, po tylu latach czytam znowu coś z Harry'ego Pottera. I ja to przeczytałam 2 godziny i po prostu mega adrenalina, ale im bardziej ta adrenalina opada, tym bardziej jest takie... O. Ale żeby to chociaż było dobrze napisane, a nie jest. No, a ciekawa jestem, jak to na scenie działa, bo w ogóle czytanie sztuk jest dla mnie zawsze no tak, takie... Tak, no ale... Synka, lecimy do Londynu. Tak, na pewno lepiej działa to na scenie, to jestem przekonana, że na 100%. Ale naprawdę to nie jest dobrze napisane, po prostu te postaci, które opowiadają o tym, co czują, no ten Snape, który opowiada, że o tej Lily, w ogóle o tym wszystkim, to ja sobie mogę o nim pogadać w ten sposób z tobą, a nie, że on mi to mówi wprost, no. Albus i Scorpius, którzy ewidentnie no. Coś między nimi ale jest. Ale to nawet nie jest żart, bo ja... Nie, no w ogóle totalnie. Jakby... Ale bo ja na przykład to czytałam chyba po liceum, tak w wakacje po liceum i to był taki moment, kiedy ja jeszcze tak wewnętrznie nie czułam, żeby reprezentacja była taka ważna. Że miałam takie, że no jakby to nie jest aż takie straszne, że tamten, ale po prostu jak to czytałam, to aż mi szczena opadała, że oni cały czas puszowali tego Scorpiusa z Rose. To po prostu szczena opada, bo to w ogóle tego tam nie było, nie. A Albus i Scorpius byli. To mogło być super, jakbym to zrobili, naprawdę. I w ogóle wyobrażasz sobie, gdyby Harry i Draco byli jakby związani rodzinnie, to było super. Ale dobra, już skończmy, bo o przeklętym dziecku, bo mamy mało czasu, ale a to nie jest chcę warte uwagi. Ale mówiłaś, że nie chcesz o tym już mówić. Zdanie. Tak, podobał mi się Draco i podobał mi się właśnie Scorpius i w ogóle cała historia Draco z tą Astorym w ogóle. Kto chociaż... jest ojcem Scorpiusa? Tak, ale w ogóle ta Delphi to było i z tym, ta w ogóle Delphi. Tym Digorym, który nagle tam z dupy się pojawił. Tak okropny wątek, to nawet, ja nie wiem, jakby w ogóle, nie, w ogóle... Nie! Justynka ma meltdown, pragnę tutaj powiedzieć. Ja myślałam, że ona będzie. Ja myślałam, że to będzie pozytywna postać. Dla mnie to by tak mega wybrzmiało, jakby była zarysowana paralela pomiędzy nią a Albusem, którzy obydwoje muszą się zmierzyć z dziedzictwem ojca. Jeden z pozytywnym, drugi z negatywnym. I zbudować coś swojego dobrego. A to, że ona po prostu. Nie! No, fatalne to jest. I gdzie ta Bellatrix, która zdążyła tam urodzić w międzyczasie? Ale w ogóle Voldemort... Kto na to wpadł? Ja w życiu nie myślałam o Voldemorcie w takim kontekście seksualnym. Znaczy ja jestem w stanie zrozumieć to, że jemu zależało na nieśmiertelności i to był jakiś sposób, w którym mógł przekazać dalej to i wiesz, i że ta nieśmiertelność w ten sposób, ale on nie doceniał tego rodzaju magii, tak, nigdy dokładnie. By na to nie wpadł. To jest tak złe, to jest złe na poziomie 4. sezonu Sherlocka. Czy ostatniego sezonu Gry o Tron? Wyciąganie krewnych w ogóle, przepraszam. Wyciąganie tak, krewnych tak. W ogóle to jest cringe straszny. Dobra, słuchaj, przejdźmy dalej. Opinia o Quidditchu. Ale ja jeszcze chcę porozmawiać o tym. Dobrze. Przepraszam. Dobrze. Nie potrzebuję tym bardzo porozmawiać, Paulina, bo... Ten Harry
Ja nie wiem, co się z nim tam dzieje, ale ja mam wrażenie, że to nie jest do końca ta sama postać. Ale też dziwna jest ta rozmowa z Dumbledorem, z obrazem. Jakby to jest tak z dupy. Pomina Arehary, który przez 11 lat swojego życia nie czuł się kochany i czuł się odrzucany przez swoją rodzinę. W życiu nie powiedziałby swojemu synowi, że żałuje i nie chce, żeby on był jego synem. W to, życiu nie. Co takiego strasznego ten Albus robił? No właśnie, nie, w ogóle nie. Ja rozumiem, że nastolatek może coś powiedzieć takiego do ojca, bo jak się jest młodym, to no, każdy nienawidzi swoich rodziców, jak jest młody. Umówmy się, że każdy przechodzi tą fazę. Zgadasz takie głupoty. Ale 40-letni facet, który przeszedł tyle, ile przeszedł w życiu, bo tego nie powiedział, nie Harry Potter. He would never. No. Totalnie. Ja też strasznie mam problem z tym, że jakby J.K. Rowling tam jakby mówiła po skończeniu Harry'ego Pottera, co się dzieje dalej z tymi postaciami i w ogóle. I że Kingsley na przykład jest premierem magii, czy nie, ministrem magii i tak dalej. A tam nagle Hermiona... Znaczy nie, ona była chyba później, tylko były od razu po wojnie, a potem Hermiona. Ale bo tam Ron chyba pracuje u George'a? No. No to on ponoć pracował z Harrym w tym departamencie. Ale potem zrezygnował, żeby się zająć rodziną i pracował właśnie w tym sklepie. No ale nie, bo tam było tak, że on najpierw po zakończeniu, to co J.K. Rowling mówiła, że po zakończeniu wojny pracował w tym sklepie, a potem jak George już sobie tak radził bez Freda, to on... Wydaje mi się, że na odwrót. Trzeba to sprawdzić. Wydaje mi się, że na odwrót. No nie wiem, w każdym razie ja mam w ogóle mindfuck, jak mamy traktować Cursed Child? Ale to jest ten sam problem, się pojawia w Fantastycznych Zwierzętach. Kanon czy nie? Ile McGonagall ma lat? Nie wiem, jestem zawiedziona mega tym przeklętym dzieckiem, bo... Trochę mam przy tym, jak już jest, jak tutaj jesteśmy, to możemy zahaczyć o Fantastyczne Zwierzęta, znowu piękny segue, że... Czy ja cię nudzę, Paulina, bo tak ziewasz? No co jest? Że... Dajcie spokój temu Harrymu Potterowi już, no. Znaczy fakt, że w tych Fantastycznych Zwierzętach nagle musi się po prostu pojawić tam McGonagall, ten Hogwart, który tam nie miał sensu i ta Little Lestrange, to tak... To była telenowela. I nawet szczerze mówiąc ten Nicholas Flamel, po co on tam był? Ja tego nie potrzebuję. Strasznie to skopali. Naprawdę, ja nie wiem, ja już nie wiem nawet o kim to jest. Bo te pierwsze Fantastyczne Zwierzęta mi się podobały. Mi też. I Newt jest super postacią, ale nagle on w ogóle tak bardzo zahacza o autyzm, co według mnie nie było w pierwszej części. Jak on nie jest w stanie w ogóle tej Tinie nic tam z nią rozmawiać i tak dalej. I ja mam wrażenie, że on już tak strasznie przesadza tę taką niezręczność Newta. Mm-hmm. Nie wiem, jakoś tak mi nie pasuje w ogóle. W ogóle ta Queenie, która nagle jest w ogóle... Ja uwielbiam Queenie, naprawdę. Masz z nią zakładkę, więc... Tak, i strasznie lubię ją jako postać. I ja nie wiem. Ja kocham ją i tego... Jacoba? Tak, w ogóle. Ten aktor jest wspaniały. No. On i Ezra Miller to jest w ogóle... Ja ich shipuję. Ja myślę, że po prostu trzeba tam trochę spuścić z tonu w następnej części. Ja nie uda się. Ale to jest, no mówię, mega smutne, że to jest dopiero drugi film z pięciu, które mają być. I oni sobie już nie potrafią poradzić. To wszystko ten David Yates. Tak. Nie wiem, może to jest też kwestia tego, że J.K. Rowling nadal to pisze, może i kogoś nowego tam potrzeba. Ale ja nie mam takiego problemu naprawdę z J.K. Rowling i z jej Twitterem. Jakie mam wiele innych ludzi. Niech ona nam pisze już. Whatever, naprawdę. Ale... Nie ona z tym Prosecco wannie sobie tam pisze kolejne tweety. No. Ale ja na przykład mam... problem z tym, że mam wrażenie, że David Yates po prostu jest reżyserem, który nie ma własnej wizji i po prostu odtwarza to, co J.K. napisze. A na przykład mamy takiego Quarona, który po prostu ma konkretną, jakby on myśli o tym, jak sprawić, żeby to było magiczne, jak pokazać niektóre rzeczy. I
nawet w tych pierwszych częściach, tej jedynce i dwójce Harry Potter, to po prostu było czuć tą magię i tak dalej. A ten David Yates nieszczęsny, to on naprawdę nie ogarnia tematu. Jest taki odtwórczy strasznie. Bo to jest totalny rzemieślnik, on nie ma takiego charakterystycznego stylu i nic nie nadaje tym filmom w ogóle. Jest mega, mega smutne. A nie ulubiona postać to Queenie twoja? Tak. Jeszcze lubię Dumbledora w tych częściach, bo on jest właśnie taki, jakiego... Bo Jude Law. No to swoją drogą, ale on jest właśnie taki, jak ja sobie wyobrażałam Dumbledora, kiedy jest takim miłym, pomocnym na człowiekiem. Fashion. No wiadomo. Także ja go tam całkiem lubię, ale u mnie Newt, wiadomo. I Jacob jest fajny. Tak. Dobra, teraz opinia o Quidditchu. Ja jeszcze nie skończyłam o fantastycznych zwierzętach, ale dobrze. Nie lubię Quidditcha. Ale co masz jeszcze o fantastycznych zwierzętach do powiedzenia? Nie, już nic. Nie no, powiedz. Powiedz. No to ja nie będę dalej mówić, jeśli nie powiesz. Nie no, chciałam spogdywać, ale... Nie wiem, ciekawi mnie, co zrobię w następnych filmach. Ciekawe, co zrobię z Johnnym Deppem. Czy go pozbędą, czy nie. Nie, no pewnie już go recastną. Tak? Ja myślę, że oni już Paulina, za głęboko w to ale wdepnęli. Nie, Paulina, bo... Trzy filmy jeszcze muszą być. Jesteśmy w 27, pojedynek był w 45. Oni się muszą postarzeć. A. Oni go recastną, tam jestem przekonana. No a co z Judem? No bo trochę przypał, jak jego nie recastną. Pewnie też. Tak zakładam, no bo za dużo lat tam minęło. No. A skoro to zmierza do tego pojedynku, no to... Prawda. Nie wiem, czy pewnie nie jeszcze w następnym filmie, ale... Myślę, że jak zmniejszą po prostu stawkę i ograniczą postaci w następnym filmie, to jest szansa, że to się uda. Ale ja nie wiem, bo ja nie wiedziałam, że to jest opowieść o Dumbledorze i Grindelwaldzie po pierwszym filmie, a okazuje się, że to jednak jest. I to jakiś... Bo oni się nie spotkali od czasu jakby śmierci Ariany do tego pojedynku. I co, w tych filmach też się nie spotkają? Zdechnę sobie Będą głęboko. Sobie wysyłać patronusy z sekretnymi liścikami miłosnymi. No chyba tak. No. No proszę. Na jakiej pozycji byś grała? Na żadnej. Ale jakbyś musiała. Nie. Ale jakbyś musiała. Nie grała w te nudy. Ale jakbyś musiała. Nie chcesz kogoś w pałku uwalnąć? No dobrze. Nudzi mnie Quidditch, naprawdę nie. Dobra, to teraz jakie spin-offy byś chciała zobaczyć? Guy Ritchie i ucieczka z Azkabanu. To jest naprawdę coś, o czym ja marzę, żeby zobaczyć, żeby Guy Ritchie nakręcił taki w swoim stylu film o ucieczce Siriusza z Azkabanu. Marzę, żeby to zobaczyć. I też Hunt Foci, wszyscy chcemy serial o też, Hunt Foci. Też mam to zapisane, że też chcę. Ale w ogóle ja ci muszę powiedzieć moje genialne pomysły, bo jeden to właśnie to w świętym mangu, ale też takie, że nie tylko Grace, ale na przykład takie a la House, że oni tam muszą dojść, co się stało w ogóle. Więc to jeden. A drugi to jest The Office Style Ministerstwo Magii. Chcę to obejrzeć, jak oni wszyscy niekompetentni ludzie po prostu tam to totalnie robią. HBO, dzwońcie do mnie. Totalnie. A w takie, albo takie What We Do in the Shadows. Jest tak. No. Jest totalnie. Albo życie w Azkabanie, Prison Break. Kurczę, no. Napisałam sobie jeszcze, że w sumie zobaczyłabym coś w tym świecie, co nie jest związane z Harrym Potterem, naprawdę. Albo w innej szkole magii. No, na przykład. Albo jakieś w czasie cofnięte, nie? Że coś działo, nie wiem, 200 lat Ale temu. Ale wiesz, oni i tak to połączą z Harrym Potterem. Na pewno. Ja jeszcze czekam, że jeszcze zobaczysz, pamiętam, że jeszcze Voldemort się pojawi w tych fantastycznych zwierzętach. Ja bez kisnę. Na pewno będzie, chociaż wspomniane, że się jakaś sierota pojawiła, ale naprawdę, na 100% będzie wspomniany Voldemort. To jest twoje PSA, żeby wszyscy wiedzieli na przyszłość. Nie chcę, żeby to się wydarzyło, ale naprawdę pewnie tak będzie. Dobra, o JK już sobie pogadałyśmy jej Twitterze. Wpływ Harry'ego Pottera na twoje życie. Nie chcę z tym rozmawiać. To ja powiem, że no ogromny, no.
że w ogóle Harry Potter, jeśli ktoś mnie nie judge'uje za lubienie Harry'ego Pottera, to wtedy oznacza, że ta osoba jest spoko. Ja w ogóle nie wiedziałam, że ty lubisz Harry'ego Pottera do momentu, kiedy ja nie zaczęłam oglądać tych filmów i cię o to nie zapytałam. Ale co dziwne bardzo. Ale bo też jest coś takiego, że jednak ludzie tak często szejmują lubienie Harry'ego Pottera, że ja trochę mam takie, że no nie gadam osobom, ale które nie są za... Ale nic nie powiedziałaś. Ale mi się wydawało, że musiałam coś mówić. Może mnie nie słuchasz po prostu. W każdym razie, no jakby ja cały... No, no Harry Potter mi pozwala co noc usnąć, więc no... Dobre wspomnienia mam, no. I do końca, ja po prostu przed snem rozmyślam nad uśmiechem Lili. O matko! Nigdy się nie dowiemy prawdy. A jaki na twoje życie miał wpływ? Ale ja czekałam na to, że ty opiszesz Paulina tę sytuację słuchaczom. Jaką sytuację? Z uśmiechem Lili. A no bo mamy z Justynką taki bardzo problem, który nas męczy bardzo. Ponieważ Justynka zauważyła, że kiedy Harry wchodzi do myśl odsiewni Snape'a i tam jest to wspomnienie, jak tam James się znęca nad Snape'em, no i tam przychodzi Lily i cała jest z tego drama, ale jak znaczy jak James zaczyna tam miotać Snape'em i ściągać mu gacie, to Lily ma delikatny uśmiech na twarzy. Co to oznacza? No, i my się naprawdę zastanawiamy już od długiego czasu nad tym. To mnie autentycznie męczy. Lili była trash, to jest moja opinia. Bo mi się wydaje, i to mówiłam pewnie przed nagrywaniem, że reakcja Lili na to, co mówi Snape o tym, że nazywają szlamą i tak dalej, że automatycznie ona... Co ona tam mówi? Aż był prałgacie, czy coś w tym stylu. Tak. Jakaś jest taka bardzo atakująca. I a gdybym ja na przykład coś takiego usłyszała, to po prostu zrobiłoby mi się przykro i bym sobie poszła. A wyobraziłam to sobie. Tą scenę, jak stoisz, masz takie... I tak odchodzisz. No tak by było pewnie. No tak, no, znaczy, bo w ogóle po pierwsze... A ona od razu go atakuje. Znaczy, bo wiesz, bo to możliwe, że ona przez długi czas jakby trzymała te takie frustracje, ale fakt, że ona idzie w takie rzeczy jak upranie sobie gaci. No. Jakby ona, bo ona tam coś tam mówi o tych śmierciorzecach i tak dalej, no ale jakby taki low blow ogólnie. No bardzo. I ja czuję, że wszyscy strasznie idealizowali Lili. I że ona wcale nie była taka fajna. Ja to zrobię w moim fanfiku. A o czym dla ciebie jest ta seria? A ja się nie wypowiedziałam, jaki jest spoiler. A, no to opisz, jaki jest spoiler. Słuchaj, ja nie powiedziałam o Quidditchu, ale nikt mnie nie zapytał. Więc... O matko! Powiedz mi, że mam uprać gacie teraz. Ja chcę tylko powiedzieć, że lubię Quidditcha i grałabym na pozycji ścigającej. A który to jest? No ci, co latają i rzucają, strzelają. Okay. Bo mi się myli szukający ze ścigającym, ja nie mogę z tego zapamiętać. A ja w piłce nożnej zawsze byłam na ataku, więc czuję, że... Co o wpływ, proszę twój, bo został nam 10 minut czasu. Okej, dobra, to na dlatego ja cię tak pośpieszałam w przyszłym. Okej, to dla mnie ta seria jest o... Nie, ale opisz wpływ. Dobra, ja nie chcę tutaj teraz płakać, jak to zaraz ktoś wejdzie do tej sali. I ta seria jest dla mnie o śmierci przede wszystkim. Jest o konsekwencjach tego, co robimy, naszych wyborach przede wszystkim. I o tym, że nie jesteśmy w życiu definiowani przez jedną rzecz. I no, nie wiem, tak chciałam ładnie powiedzieć, ale no nie wyszło. I o przeszłości też i o tym, że często jest trudno przejść pewne rzeczy i że czasami tak gorzko podchodzimy do tego, co zdarzyło się w przeszłości i projektujemy sobie różne rzeczy na osoby dookoła nas, tak jak na przykład Petunia, na Harry'ego cały swój
z całą swoją niechęć do magii, czy Snape na Harry'ego, niechęć do Jamesa i tak dalej. I myślę, że też w dużej mierze o tym, żeby nie pozostawać obojętnym w ogóle na to, co dzieje się na świecie i tak jak było w tym cytacie, który czytałam, że po prostu trzeba gdzieś tam zawsze stawiać opór, jeżeli widzimy, że jest jakaś niesprawiedliwość. Ale wydaje mi się, że kwestia wyborów i podejmowania wyborów, konsekwencji jest taka najbardziej istotna. No i rodzenie sobie ze śmiercią totalnie. Tak, znaczy ja właśnie z tymi wyborami się totalnie zgadzam, że jakby w każdej części to jest, mimo że to jest trochę taki plan Dumbledora, wszystko to, że jednak sprowadza się do tych wyborów Harry'ego. Ale dla mnie też w ogóle pierwsze, co mi przyszło na myśl, to, że o przyjaźni. Bo dla mnie w ogóle takim bohaterem wręcz jest ta przyjaźń tej trójki bohaterów. I no, jest to wspaniałe. I też właśnie o śmierci. I też dla mnie to jest w dużej mierze o takim trochę jakby, że Harry... Więcej ludzie wiedzą o nim niż on o sobie i trochę takie radzenie sobie z tym, że i z tym, że on nigdy nie znał swoich rodziców i jakby jaki to ma wpływ na niego i tak dalej. Więc tak, ale powiedz, jaki wpływ na twoje życie miał Harry Potter? Nie wiem, w sensie kiedyś mówiłam Paulinie, że dla mnie Harry Potter ląduje na takiej mojej półeczce rzeczy, które wpłynęły, co nie jest takie łatwe, wpłynęły na to, jak ja widzę świat. I na przykład znalazłeś tam też The Walking Dead, które nauczyło mnie bardzo dużo na temat tego, jak działa władza, jak my jako społeczeństwo też działamy, jak układa się w ogóle cała ta dynamika i relacji międzyludzkich i tak dalej. No właśnie przede wszystkim w kontekście władzy na przykład. Ale też Harry Potter myślę, że wiele nauczył mnie tak pod względem, po prostu pod względem bycia dobrym człowiekiem i człowieczeństwa i tego, co jest w życiu najważniejsze i wydaje mi się, że no, to jest takie dziedzictwo. No. A dla mnie na przykład też mega ważną rzeczą, którą tak wydaje mi się, że dopiero jakby później sobie uświadomiłam, czego mnie nauczył Harry Potter. To jest trochę jak jest ten taki cytat, że jak Dumbledore mówi Harremu, że żeby wymawiał imię Voldemorta, bo strach przed imieniem jakby wzmaga strach przed osobą. I ogólnie jakby jest coś takiego w Harrym Potterze, w tych wszystkich częściach, jakby, że trzeba nazywać rzeczy i jakby... I że to potrafi nas uratować i że na przykład kiedy Harry myśli, że jest opętany przez Voldemorta w zakonie, to jak mówi to swoim przyjaciołom i się z nimi tym dzieli, to jakby to mu pomaga. I mam wrażenie, że dużo w tym... I właśnie ta taka prawda, że jakby nazywanie rzeczy odbiera im moc, czy właśnie to chodzi, nie wiem, o jakby... Jak Harry w przypadku dementorów to przeżywa, czy właśnie o Voldemorta, że jakby w tym jest dużo prawdy. I mam wrażenie, że to mi tak podprogowo się tego nauczyłam z Harry'ego Pottera. Także no. I myślę, że w przypadku nas też duże znaczenie przywiązujemy do Harry'ego Pottera jako czegoś, co też nam pomagało jakoś w takich trudnych chwilach, tak mi się wydaje. No, totalnie. Bo też w moim przypadku Harry zawsze po prostu tam był, że nieważne co się dzieje, po prostu włączę sobie ulubiony jakiś rozdział i jakiś gdzieś mieszkują. I on tam jest. Albo że po prostu jakby też można przepracować jakieś pewne rzeczy, które nas dotyczą za pomocą Harry'ego. Dla mnie to też jest kolejna rzecz, która jakoś daje mi taki komfort, w sensie, że mam taki pewien zbiór swoich rzeczy, które zawsze są takie same, zawsze się nie zmieniają i cokolwiek by się nie działo, to ja mam tego Harry'ego Pottera, który mi daje takie poczucie bezpieczeństwa. Tak. Zdecydowanie. Także to jest dobra seria. To jest chyba najlepsza seria, jaką znam. Mam wrażenie, że J.K. Rowling naprawdę ma jakąś taką... Mi się nie podobało Casual Vacancy, nie czytałam tych jej kryminałów, ale mam wrażenie, że autentycznie jest coś magicznego w tej serii. Ona dla mnie jest trochę takim odpowiednikiem Biblii. Autentycznie, że ja po prostu...
dla mnie to jest mistrzostwo w ogóle prowadzenia wątków i jakby tego też, że my poznajemy tak bardzo codzienność Harry'ego w Hogwarcie i na przykład tego nie ma w filmach. Więc no, jakby kocham te książki. A na koniec unpopular opinions? Nie, ja chyba nie mam takich. A teasowałaś mnie jakąś? A, napisałam, że lubię Harry'ego Pottera, to nie jest takie oczywiste. W sensie jako postać, nie wszyscy go lubią. I że lubię Ritę Skeeter, ale to już się wypowiedziałam na ten temat, że lubię ją, ale ja wiem, że to nie, jakby nie do końca. No co ja mam, że Lupin jest strasz? I nie wiem, czy to tutaj jest taka... to nie jest. Tak, tutaj się czuję bezpiecznie, że Luna i Harry, to też już mówiłam, i że Lily i Snape, bo czuję, że oni byli siebie warci. Więc no. I ogólnie James Potter był spoko. Skłaniam się ku temu. Przekonałaś mnie dzisiaj. Widzisz. No. Aczkolwiek Sirius wciąż tak. Jak możesz. Jak możesz. No, dobra, czyli co, żegnamy się? Tak, to był długi odcinek. Nagrywałyśmy go 4 godziny. No. No, dziękujemy. Że to przetrwaliście to i że był ktoś dosłuchał do tego momentu, to gratulacje, no. Bo nie wiem, czy ja to zrobię. A miałyśmy jeszcze zrobić niby casting, ale już chyba nie mamy nie, na to nie czasu. Nie, nie ma czasu na to. W ogóle mam wrażenie, że i tak nie poruszyłyśmy w ogóle 1/10 tego. Totalnie. Ale tu po prostu nie ma czasu. Ten podcast miał po prostu wtedy 40 godzin, a nie 4. Więc no, to się będzie jeszcze pewnie gdzieś tam pojawiało. No. Także słuchajcie, i co? To jest ostatni odcinek w tym sezonie naszego podcastu. Wracamy po wakacjach na pewno, ale jeszcze nie wiem o kiedy. Nie pozbędziecie się nas na długo na pewno. W międzyczasie pewnie jakieś na fejsie zawsze będziemy. Tak, aktywne. Będziemy aktywne bardzo w social mediach. I coś się pewnie pojawi, jakiś specjalny odcinek latem, jak coś tam nam wpadnie no. Ciekawego i się damy radę spotkać. Więc będzie to na pewno aktywne wszystko. A tymczasem dziękujemy wam za słuchanie nas w tym sezonie. Gosia też dziękuję, jakby tu było. To ja głupio, że Gosi nie ma. No, trochę przypał, ale no. To namówimy Gosię na nagranie specjalnej wiadomości dla was na zakończenie. Także jeżeli się dobrze bawiliście, to dajcie nam jakieś lajeczki, komentujcie, subskrybujcie, no dajcie nam 5 gwiazdek na iTunes. I na SoundCloudzie. Mamy dużo fanów na SoundCloudzie, także pozdrawiamy. Tak, i napiszcie nam odpowiedzi na wszystkie te kwestie, które poruszyłyśmy w tym podcaście. Co sądzicie o Harrym Potterze? W ogóle jak się nie zgadzacie z tym, że Lupin jest strasz, to też piszcie. No. I cóż. No, żegnamy się z Państwem. No, także pa, pa. Mówiła do was Justyna. Paulina. Oraz Gosia. Pa, pa. Czy przykład powiązania z Harrym Potterem? Czyli z Kevinem Baconem? Nie no, Harry Potter z Harrym Potterem. Nie no, z Kevinem Baconem, szukaj. O Jezu, weź, nie mam siły. W pierwszej części Harry Potter nakłada bekon. I mu spada z tej... Tak, zostawmy to, błagam. No ja tego nie wiem. Tak, to jest to.